37 km na zachód od Agry znajduje się bardzo dobrze zachowany zespół architektoniczny dawnej stolicy Wielkich Mogołów Fatehpur Sikri. Gdy cesarz Akbar obejmował tron po swoim ojcu Humayunie w 1556 roku, miał 14 lat. Początkowo za swą stolicę obrał Agrę, gdzie wybudował Czerwony Fort. Ale w 1571 roku założył nowe miasto jako stolicę imperium. Powstało ono na terenie wioski Sikri, w której według legendy władca spotkał pustelnika Salima Chishti, który przepowiedział mu narodziny długo wyczekiwanego syna. Akbar wierzył, że Jahangir, przyszły cesarz, urodził się dzięki tej przepowiedni i wybudował tu miasto, a Chishtiemu marmurowy biały grobowiec. Znajdujemy się w części prywatnej cesarza, a oglądany budynek zwieńczony czterema szatwi, czyli baldachimami, to Diwan i Khas, czyli sala audiencji prywatnej. Z pozoru dwupiętrowy budynek ma tylko jedno piętro. To w nim cesarz odbywał naradę z wezyrem i ministrami. Sala posiada niezwykle oryginalne wnętrze. Na ośmiokątnej, bogato rzeźbionej kolumnie z jednego bloku kamiennego o kwadratowej podstawie opiera się sześciometrowy cesarski tron. Podtrzymuje go 36 wężowych sforników. Na kolumnie można zauważyć różne ornamenty symbolizujące różne religie. Mogolski płomień, kwiaty symbolizujące hinduizm, chrześcijański krzyż, wzór perski oraz na samej górze kwiat lotosu. Przez te drzwi wchodziło się po schodach na górę, skąd z czterech rogów sali wiodły do tronu cztery kamienne mosty. Cesarz zasiadał na tronie, a jego dziewięciu ministrów zasiadało po jego bokach. Cesarz Akbar, mimo że był muzułmaninem, praktykował różne lokalne zwyczaje, w tym horoskopy i astrologię. To pomieszczenie jednego z ministrów, wykształconego astrologa, u którego cesarz codziennie zasięgał porady, zanim udał się do swoich zajęć. Szczególną architekturą oznacza się Pałac Ognia, Panch Mahal. Ma 5 kondygnacji, a wyglądem przypomina pagodę lub domek z kart. Posiada 5 kondygnacji, a każda kolejna jest mniejsza. Ostatnią, 5, zwieńcza szatri, czyli baldachim przykryty kopułą. Dolna kondygnacja opiera się na 84 kolumnach, a wszystkich kolumn jest 176. Wielokrotność liczby 4. W dawnych czasach kolumnady były wypełnione ażurowymi kamiennymi ekranami. Można było zza nich widzieć to, co na zewnątrz, samemu pozostając niewidocznym. Po środku zespołu pałacowego znajduje się ozdobny basen z centralną platformą dla muzyków i recytatorów. Tu odbywały się wieczory poetyckie połączone z tańcem i zabawą. Jedną z żon Akbara była córka tureckiego sułtana. Na jej życzenie pałac dla niej ozdobiono płaskorzeźbą. Są tu motywy perskie, kwiatowe. Na konsoli znajduje się motyw trąby słonia związanego z bogiem Ganeszą, opiekunem domowego ogniska oraz odwrócony kwiat lotosu. Ściany tego pomieszczenia są szczególnie bogato zdobione. Widzimy tu odwróconą swastykę, hinduski symbol wiecznego odradzania się oraz piękną płaskorzeźbę, której zwierzęta miały niegdyś złote główki. Po opuszczeniu miasta je zrabowano. Ornamenty kwiatowe były zdobione szlachetnymi kamieniami. Drugą z trzech żon była chrześcijanka o imieniu Maria. I dla niej zbudowano pałac, na którym wykonano specjalne dekoracje ze zwierzętami pokryte złotą folią. Jest tu m.in. słoń i koń. Na taką dekorację muzułmanie by sobie nie pozwolili.
Ten pałacyk nazywano Złotym Pałacem. Budynek ozdobiony pasem z kolczyków to kuchnia. Kucharz za swoje potrawy nagradzany był biżuterią, stąd te ozdoby. Żona Akbara była wyznania hinduistycznego, więc specjalnie dla niej wybudowano kuchnię, aby można było w niej przygotowywać potrawy wegetariańskie. To był jedyny wyjątek, gdyż kuchni w ścisłym obrębie pałacu nie budowano. Cesarz jednak chciał podkreślić, że szanuje wyznawców hinduizmu, wśród których przyszło mu sprawować władzę. To pałac Jodhabai, najważniejszy żony cesarza wyznania hinduistycznego. Prowadzi do niego brama zwieńczona dwoma szatrisko-pułami. Bramę zdobią dwa balkony. Bezpieczeństwa cesarzowi strzegło w czterech wieżach czterech eunuchów. Cesarzowa miała do dyspozycji dwie rezydencje, letnią, za którą znajdowało się jeziorko i które chłodziło powietrze, oraz zimową. Była tu również świątynia Kryszny, który jest jednym z najważniejszych bogów hinduizmu. Opuszczamy świecką część kompleksu, czyli pałac i sale audiencyjne, i udajemy się do części sakralnej przez bramę królewską, czyli Badszahi Darwaza. Zarezerwowana była dla cesarza, który chciał się przyłączyć do wspólnej modlitwy. Brama królewska znajduje się po wschodniej stronie naprzeciw meczetu piątkowego. Wykonana jest z piaskowca i ozdobiona geometrycznymi wzorami. Przez bramę królewską wychodzi się na obszerny dziedziniec. Z lewej, południowej strony widoczna jest wielka brama, następnie meczet piątkowy i białe mauzoleum Salima Chishti. Potomkowie świętego męża sprawują opiekę nad grobowcem. Mają również przywilej być chowanymi na dziedzińcu meczetu. Tu spoczywa 16 pokoleń po sufickim świętym. Obok mauzoleum Salima Chishtiego znajduje się grobowiec jego wnuka Islam Khana, słynnego dowódcy mogolskich wojsk. Potomkowie sufickiego świętego przywilej chowania na terenie meczetu i sprawowania opieki nad grobowcem otrzymali na wieczność. Mauzoleum zostało zbudowane w latach 1580-1581 jako część cesarskiego kompleksu świątynnego. Jest zwrócone fasadą w stronę wielkiej bramy. Przykrywa je pojedyncza kopuła. Komora grobowa otoczona jest ze wszystkich stron marmurowymi, ażurowymi ściankami, tak zwanymi dżali, często spotykanymi w architekturze hinduskiej. Drzwi i ściany komory głównej pokrywają misterne wzory oraz kaligrafie będące wersetami z Koranu. Salim Chishti spoczywa pod drewnianym daszkiem inkrustowanym macicą perłową. Ściany pokrywa bogata ornamentyka. Na ażurowych oknach wieszane są czerwone sznureczki, które są prośbą o wstawiennictwo świętego. Dach grobowca podtrzymują wężowe sporniki.
Jak w każdym meczecie, tak i tu, po środku dziedzińca znajduje się zbiornik z fontanną do celów ablucyjnych. Sporo wiernych korzysta z niego, aby się obmyć przed modlitwą. Jeden z grobów, pokryty świeżymi kwiatami, znajduje się na marmurowym placyku przed mauzoleum. Do meczetu wiedzie brama z trzema łukowymi wejściami zwieńczona pięcioma szatri, mająca po obu bokach krużganki z kolumnami. Rzeźbione michraby zdobią główną nawę i dwie mniejsze sale modlitewne. Kibla ozdobiona jest bogatą ornamentyką o motywach kwiatowych. Pod marmurowym mimbarem siedzi stary imam recytujący Koran. Przerywa na chwilę, gdy go filmuję, oczywiście po uzyskaniu zgody. Objaśnia, czym jest kibla i mihrab, pyta o moje imię i dziękuję za drobny datek. Kopuła przykrywająca główną salę modlitwy też jest bogato zdobiona malowidłami. Meczet piątkowy połączył rdzenne hinduskie elementy architektoniczne z elementami perskimi i muzułmańskimi. Na wrotach Bulan Darwaza, czyli wielkiej bramy wiodącej do meczetu, przybijano podkowy na szczęście. Brama ta, zwana również Bramą Zwycięstwa, to największa na świecie brama. Sam łuk ma 25 metrów, a wysokość całości to 54 metry. Bramę zwieńczają szatry oraz stylizowane blanki i wieżyczki inkrustowane białym i czarnym marmurem. To swoisty łuk triumfalny po zwycięstwie Akbara w Gujaracie. Brama z czerwonego piaskowca inkrustowana jest białym marmurem i ozdobiona kaligrafią. Z tego miejsca widać, jak zespół pałacowo-sakralny górował nad okolicą. Do bramy wiodą 52-stopniowe schody. W dole widoczne jest współczesne Fateh Pur Sikri. Przechodzimy ponownie przez wielką bramę i wychodzimy bramą królewską do autokaru. Ruszamy do Jaipuru.